Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ten odcinek będzie taki króciutki, bo ja właściwie chciałabym Państwu przedstawić taką cudowną gwiazdę, która już tu się zaczęła prezentować i pokazuje właśnie te wszystkie cechy, o których ja będę mówiła. I dzisiejszą gwiazdą jest Malabar, albo Miłowoj, albo Wyćwiklin. I on się tak pięknie, śmiesznie nazywa, albo Szpinak Malabarski. I proszę Państwa, o nim będę mówiła, ale za chwileczkę, bo jak już tu stanęłam, to chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, jesteśmy w maju, już wszyscy zimni ogrodnicy, mam nadzieję, za nami. I co mieli zrobić, to zrobili. Mróz przeszedł i pomroził nam dużo rzeczy. Ale my myślimy do przodu z nadzieją. I proszę Państwa, tutaj wszystko, co mamy, czeka na to, żeby to wsadzić i się tym cieszyć pod względem estetycznym, ale akurat tutaj te półki dotyczą bardziej konsumpcji. Więc tak jak właśnie mówię, że w takim centrum, proszę Państwa, o tej porze mnóstwo rozsad, bo tutaj i pomidory różnego typu, i ogórki, i papryki, no i wszystkie zioła, co jest też fajne. Więc właściwie ktoś, kto by chciał sobie zrobić dzielnik u nas, gdzie będzie miał wszystkie zioła, czy w donicach, czy w korytach, czy w gruncie, można przyjechać, nawet takie, o których gdzieś tam ktoś marzył i myślał, że go nigdy nie dostanie, to u nas też są, proszę Państwa. Więc po wszystkie zioła można przyjechać, po rozsady warzyw też można przyjechać. Natomiast ja bym chciała właśnie poświęcić temu, co się właśnie takiego ciekawego dla takich ludzi, którzy się interesują roślinami, poszukują, sprawdzają, uczą się. I tu właśnie mamy taką fajną półkę, gdzie mamy bakłażana. Jakby ktoś marzył o bakłażanie, zresztą warto zawsze taką roślinę, jak ktoś ma warunki, posadzić sobie ją, troszeczkę poobserwować, tak? No bo w każdy kupujemy pewne owoce, warzywa w sklepach i nagle jesteśmy w takim centrum, kupując zupełnie co innego i nagle patrzymy, że my też możemy stać się na przykład posiadaczami takiego dorodnego bakłażana. I ja nawet radzę Państwu dla eksperymentu spróbować, że to kolejne fajne doświadczenie takie ogrodnicze. Więc tak jak mówię, tu jest bakłażan, a tutaj rozpina się słodki ziemniak, batat. Także też możemy mieć bataty dla spróbowania. Nie mówię, że ktoś ma plantację zakładać, ale poznawać. Poznawanie jest też radością życia. Poszukiwanie jest też radością życia. Pewnie, że ktoś powie, lepiej pójść tam w sklepie sobie kupić, ale proszę Państwa, jaka to radość posadzić, obserwować, pielęgnować, nawozić, podwiązywać, uszczykiwać, sprawdzać, smakować, a potem zbierać plony. To jest cudowne. I to jest właśnie ta przygoda, piękna przygoda ogrodnicza. Niektórzy nie znoszą dotyku ziemi, bo ja mam takich klientów, którzy nie lubią ziemi, ale ja myślę, że proszę Państwa, rośliny rosnące w tej ziemi, one tak się odwdzięczają, że człowiek wchodzi jakby w zupełnie inny świat. Ja zawsze o tym będę Państwu mówiła, mimo że ja jestem bardziej estetką od tych wszystkich projektowych, kolorystycznych, malowych w naszych ogrodach, to uważam, że piękny ogród warzywny to też takie cudowne dzieło. I czasami jak odwiedzam swoje sąsiadki gdzieś tam na wsi i idę między te właśnie piękne grzędy warzyw, dorodnych takich, takich prawdziwych, że to się zrywa, to zupełnie ma inny aromat, inny wymiar i te wszystkie doznania z tym związane są zupełnie inne niż ktoś pójdzie sobie kupić gdzieś tam coś na straganie czy gdzieś tam w markecie. To jest jakby inny rodzaj wrażliwości, o tak bym powiedziała, że jeżeli ktoś coś dotyka, ktoś pielęgnuje, ktoś uprawia, ktoś czuwa nad tym, to dla niego to wszystko ma zupełnie inny wymiar i tę wrażliwość mamy przy właśnie takich roślinach. A jeżeli ktoś coś traktuje obojętnie, etam jakiś tam,
bakłażan, kupiony nie wiadomo skąd, albo tam coś tam jakiś tu, tak akurat stoję przy pomidorach czy czymś. Ale proszę Państwa, bym powiedziała, ogrodnictwo i uprawianie warzyw i prowadzenie, nawet hobbystyczne, takie dla siebie, daje człowiekowi jakby inny wymiar postrzegania świata, bo to jest też niezwykle istotne. Inny wymiar postrzegania świata i uwrażliwienie na wiele problemów też tego świata, bym powiedziała, tak? Bo na pewno ten, kto posadził różne rzeczy i przyszedł mu mróz i zniszczył, on bardziej będzie rozumiał wszystkich rolników, którzy w tej chwili cierpią, bo im plony, przyszłe plony mróz poniszczył. Właśnie mówię, to jest uwrażliwienie, posmakowanie tego, czego nie znamy, czego nie doświadczaliśmy w momencie, kiedy my mamy do czynienia z taką właśnie cudowną, żywą rośliną, to my też uwrażliwiamy się na to właśnie, co obrabiamy, co prowadzimy. Ale żeby dłużej nie mówić, bo tak tutaj się zakręca ten cudowny malabar, no to właśnie chcę o nim powiedzieć. Chcę o nim powiedzieć, nie wiem, może go nie będę odczepiała, tu Ewelina pokaże, jakie on ma już potrzeby, wezmę tego drugiego. Ten też już się gdzieś tu poprzykręcał. Wezmę tego. Więc tak jak powiedziałam, on się tak ładnie nazywa, bo on się nazywa Basella alba, w odmianie rubra. Basella, czyli wyćwiklin. To jest rodzina Basellace, czyli rodzina wyćwiklinowate. Proszę Państwa, tak jak zawsze mówię, muszę się zachowywać według określonych ram, więc dlatego o tym mówię. Jakie jest jego pochodzenie? Proszę Państwa, on tropik, subtropik, czyli wszystko Afryka, Indie, te rejony, tak, te rejony, nazywa się, że jest szpinakiem malabarskim od półwyspu Malabar i tak został nazwany i właściwie te rejony tam właśnie wszystkie korzystają z niego. Jego po prostu używają do jedzenia. On może być jedzony na surowo i może być jedzony jako dodatek do sałatek. I on ma coś w sobie takiego, że jest taki trochę jakby tłusty. To śmieszne, ale on taki właśnie jest. Więc w wszystkich zielonych sałatkach można go po prostu na surowo dodawać, ale też można go blanszować i podawać po prostu w taki sposób, jak się na przykład podaje szpinak. Więc pełna dowolność. To w tej chwili jest sadzonka, ale on niezwykle mocno rośnie, proszę Państwa. Ja to też mówię do tych, którzy mają balkony i kochają sobie eksperymentować z różnymi kulinarnymi rzeczami na balkonach, mają jakieś mini ogródki ziołowe, więc też chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby sobie go posadzić właśnie na balkonie, to ma bardzo fajne ten szpinak możliwości, ponieważ jest to pnącze i on tak naprawdę, jakby mu tak pozwolić i go dobrze nawozić i go dobrze podlewać na dobrym słońcu, wygrzanym miejscu, to on potrafi osiągnąć 10 metrów, proszę Państwa. I on już jako mała sadzonka, jak tu właśnie pokazuję, on się świetnie owija, więc można go po prostu na jakimś takim właśnie, dać mu jakiś stelaż, włożyć do dużej donicy, dać mu po prostu stelaż i niech on się po prostu owija, a my możemy przez uszczykiwanie liści go pobierać właśnie do jedzenia. Także bardzo fajna roślina. Nie jest to roślina z naszej strefy klimatycznej, więc nie łudźmy się, że ona u nas przezimuje, ale ona też wytwarza nasiona, więc my możemy te nasiona zebrać i wysiać. Natomiast chcę powiedzieć Państwu tak, jeżeli ktoś chciałby sobie coś właśnie fajnego, takiego bym powiedziała jednorocznego posadzić na balkonie, to jak najbardziej, bo tu oprócz tego, że jest to bardzo ładne pnącze, bo on to jest mała sadzonka, ale on ma bardzo fajną czerwony pęd i te liście też są czerwono nabiegłe. Im więcej będzie słońca, tym on bardziej będzie się wykolorowywał, więc on jest pięknym też pnączem.
i on ma dużą siłę wzrostu, więc my możemy sobie na naszym balkonie mieć taki cudowny dodatek do naszych sałatek, taki czy w ogóle do jedzenia, bo możemy sobie o każdej porze wyjść i zerwać takie liście. Chcę powiedzieć, bo takie liście potrafią mieć i z 15 centymetrów, bo to tak jak mówię, to jest mała sadzonka. One jako większa, dobrze dokarmiona roślina, już wspinająca się, potrafi mieć po prostu bardzo duże liście i czasami wystarczy do sałatki zerwać jeden czy dwa liście jako dodatek i to już wystarczy. I tak, mamy coś świeżego, jakiś tam element warzywny na naszym balkonie. Poza tym mamy piękne pnącze, które się pnie, które bardzo ma silne przyrosty. Poza tym kolejna ciekawa rzecz. Bo ja gdzieś tam czytałam o szpinaku malabarskim, moi znajomi już od kilku lat uprawiają i to właśnie od nich się dowiedziałam, jak, w jaki sposób oni go przyrządzają, jak go wykorzystują. Ale proszę Państwa, każdemu mogę życzyć, żeby tak umieli odkryć w świecie to, że kolejny eksperyment, kolejna nowa rzecz, kolejne coś ciekawego, coś nad czym możemy czuwać, coś, co możemy zjeść, coś, co możemy obserwować, z jakim wigorem się rozrasta na tych naszych konstrukcjach, bo to można zrobić zwykły trójnóg, można zrobić drabinkę podeprzeć, cokolwiek, można z gałęzi czy z patyków, tak jak fasole ludzie często robią, pozwolić tylko tyle, żeby on mógł tak cudownie się zakręcić, jak tu już próbuje się zakręcić. Także proszę Państwa, malabar, po prostu malabar. Życzę Państwu spróbowania, eksperymentowania, bo to jest początek sezonu. I jak my sobie wymyślimy, tak będziemy mieli atrakcyjny sezon. Niezależnie od tego, czy to jest ogród, czy to jest nasz balkon. A proszę Państwa, najfajniejsze w życiu jest poznawanie nowego. Poszukiwanie, poznawanie, dowiadywanie się, czytanie i propagowanie i mówienie innym, jakie coś jest po prostu fajne. I ja właśnie tak mówię dzisiaj o szpinaku malabar. Do następnego razu.